dużo osób właśnie źle ucieka z dosiadu, bo próbuje skręcać się tutaj do boku, tak? Odpychać te biodra przeciwnika, żeby wyjąć tą nogę. Ale jak ja będę się skręcał tak do boku, to jest bardzo trudno, tak? Bo on mnie blokuje. Więc bardzo ważna rzecz. Muszę odsunąć bark i swoją łopatkę do tyłu. Czyli muszę skręcić trochę tułów. Odsuwam. Teraz jest blokada. Okay? Bo teraz ja mogę wyprostować tą dolną nogę i zaczynam się delikatnie skręcać. Robię sobie przestrzeń. Zobaczcie, ile przestrzeni teraz. Okay? I tutaj mogę wyciągać nogę, albo mogę zarzucać nogę z drugiej strony. Jeżeli czuję, że jego ciężar ciała jest po tej stronie, tak, czyli on jest na tej nodze, to będę go odpychał jeszcze dalej i zarzucał nogę tutaj. Tak. Ale jeżeli czuję, że jego ciężar jest na drugiej nodze, czyli odsunąłem bark, tak, zaczynam się wysuwać i czuję, że ta noga jest lekka, no to idę na tą stronę, może do głębokiej półgardy. Ale ciężko jest skręcić się na bok, usiąść. Szczególnie, gdy przeciwnik jest jeszcze klatą na mnie. Okej? Okay? Weź ręce szeroko, żebyś nie upadł. O tak. I teraz ja nie mogę podnieść tego barku. Bo on leży na mnie. Więc ja głównie skupiam się na tym, żeby odsunąć ten bark. Tak? Czyli moja głowa była tu. Ja odsuwam i teraz blokuję. I teraz mogę wyprostować nogę i zaczynam wysuwać się. Zejdź na chwilę. Ruch jest taki. Czyli leżałem, tak? Byłem tu. Nie robię tak. Będzie bardzo ciężko podnieść ten bark. Staram się ten bark cofnąć. Tak? Czyli cofam. Jak cofnę, to wtedy mogę wysunąć. I ta noga przy samej macie. Wyciągam kolano albo zarzucam drugą nogą. To jest taki mały szczegół, ale bardzo ważny, żeby się tutaj nie siłować, żeby nie próbować go gdzieś tam zrzucać. To wy sami musicie się poruszać, poprawić. Tak? I krótkie ruchy. Krótkie ruchy, bo dzięki temu ja będę mógł uciec. Jeżeli zrobię jeden długi ruch, to jest bardzo ciężko. Okay? I druga sprawa. Weź bokiem trochę z tego. I druga sprawa. Jeżeli ciężko jest wam zrzucić tutaj przeciwnika, tak, bo on jest ciężki, a wy macie słaby mostek, możecie użyć kolana, tak? Możecie sobie go zablokować i użyć swojego kolana, żeby wyjść tutaj do gardy. Lub moje ulubione wyjście to jest, ja tylko unoszę jego tyłek do góry, łapię go za kostkę i teraz mam już jego nogę w półgardzie. Tak? I znowu, zobaczcie, odsuwam ten bark, blokuję jego biodra i teraz robię taką dźwignię na jego nogę, żeby jego kolano poszło do góry. Tak? Ale tu muszą być biodra zablokowane. I teraz najczęściej już jak mam trochę miejsca, to idę do głębokiej półgardy. Tu czuję, że on traci równowagę. Okej. Mogę wyjść, mogę go przetoczyć, zaatakować jego nogę. Tak, ale zobaczcie, bardzo ważna rzecz, ja nie robię dużych ruchów, bo przeciwnik jest większy, cięższy, silniejszy ode mnie, ja nie chcę się z tym siłować. Tak, więc mały ruch, kolana ugięte, kopniak w tyłek, łapię za kostkę, blokada, tak, ustawiam się do niego. Jak już mam miejsce, uciekam. Tak, mogę uciec teraz na tą stronę, nie ma problemu. Ale często jest tak, że on będzie chciał mnie tutaj przygniatać. Tak? Często łapię mnie w ten sposób. Okay? Więc ja unoszę jego nogę, idę pod spód i teraz uciekam do głębokiej. Tak? Czuję, że on traci równowagę, uciekam dalej. No i tu, to jest ważne, żeby bark odsuwać. I teraz krótkie ruchy, uciekam nogą. Tak? Jak już uciekłem, to już mam dobrą pozycję.
Mogę iść do półgardy, mogę na drugą stronę i jestem bezpieczny. Ok, lecimy.